Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale, w takim pięknym, wiosennym weekendzie. Naprawdę pogoda w ubiegły weekend była rewelacyjna. 18 stopni, słoneczko, no przecudnie, w ogóle wszyscy z lodami spacerują, Jezu, no... Poczułam taki wiosenny, lekko letni, wakacyjny vibe, aż mi się zamarzyło jakieś wakacji. A dzisiaj szaro, buro i ponuro i stwierdziłam, że ten... Właśnie taki nie do końca wiosenny, piękny dzień trzeba sobie jakoś osłodzić. A że dzisiaj ma do mnie wpaść na kawę Aga, to stwierdziłam, że i ja, i ona uwielbiamy ciasto marchewkowe, uwielbiamy babeczki marchewkowe. Także zaraz sobie skoczę na to do sklepu, bo z tego co widzę, nawet nie mam dzisiaj marchewek. W mojej lodówce są dosłownie pustki. Jest już półtorej tygodnia po świętach, ja dosłownie byłam raz na jakichś takich mini zakupach. Także jeszcze czekają nas na pewno zakupy, jeśli chodzi o uzupełnienie tego, co jest w lodówce. A zaraz zabieramy się do pracy. Marchewki są, więc możemy zaczynać przepis. Ale Aga ma przyjechać do mnie z jajkami, bo nie mam ani jednej sztuki. I właśnie tak zrobię te babeczki. Już mi się nie chciało nawet butów przebierać, więc poszłam dosłownie do mojego sklepu w pantoflach. I z kolejnych niewypałów, także te moje dzisiejsze babeczki to jakiś totalny fail. Zorientowałam się, że nie mam tych papierowych papilotek, czy jak to tam się nazywa, no tych papierków takich do babeczek. Także będę robiła w foremce. Trzymajmy kciuki, żeby to potem jakoś wyszło z tej formy. Where have you gone? I'm missing you lately. You're sitting right there. You're so far away. Where do we go? Nobody knows. We'll have to see how the story goes. Cause I've been looking for forgiveness. I try to be the best I can. I wanna wake you up in the middle of the night. I wanna stay right here for the rest of my life. Dobra, dobra, babeczki obiegły się pięknie. Teraz czas jakoś je stąd wydostać. Mam nadzieję, że to się uda bez większego uszczerbku na ich formie. No, zobaczymy. Nasmarowałam je wcześniej odrobiną oleju. Może zamiast tak rwać, to posłużę się może troszkę widelcem? O nie! Pięknie wyszły, wow! No to magia. Wyciągamy wszystkie i za chwilę robimy lukier. Robimy lukier. Posiedziałyśmy, pogadałyśmy z Agą. Chciałam sobie poprawić usta, bo zaraz muszę iść na jakieś, powiedzmy, zakupy obiadowe. Coś muszę ja tak ugotować, żeby coś do brzuszka wsadzić, bo za chwilę znowu mam spotkanie na Zoomie z Forwerks. A obiecałam Wam, że będę pokazywać, czym maluję sobie usta. Oto kombo. Wczoraj na Instagramie po prostu moja skrzynka pękała w szwach. I dzisiaj stwierdziłam, że nałożę sobie to samo, bo mam wrażenie, że jak teraz mam jaśniejszy kolor włosów, to ta pomadka, do której nie byłam kiedyś przekonana, wygląda na mnie o wiele, wiele lepiej i jest bardziej twarzowa. Więc standardowo konturówka Call the Police i również z konturowni pomadka Sexy Flexi. Ja sobie nią rozjaśniam środek ust i naprawdę wygląda przepięknie. Ona jest taka lekko brzoskwiniowa, taki typowy nudziaczek. I przy okazji dzisiejszego filmu chciałam Wam również przypomnieć, bo już kiedyś pokazywałam w filmie produkty Y-Food. Dzisiaj właśnie tam na moje spotkanie online na Zoomie wezmę sobie wegańską wersję o smaku wanilia i ją sobie będę popijać w trakcie spotkania. Tak jak wspominałam, marka Y-Food ma w swojej ofercie takie napoje w
pojemności 330 i 500 ml. Są też proszki do własnego sporządzenia takiego napoju. Mają też również batoniki, więc można zapoznać się z ich ofertą. Z moim kodem rabatowym macie 10% zniżki na cały asortyment plus na taki zestaw testowy. Tutaj jest 5 różnych smaków, czy na wegański, czy na zwykły mleczny. Macie darmową również wysyłkę. Produkty są wzbogacone w witaminy, w minerały. Stanowią również pełnowartościowy posiłek, więc super opcja teraz, gdy idą cieplejsze dni, gdy coraz częściej pewnie będziemy wyjeżdżać gdzieś na wyjazdy i łapać tak naprawdę w rękę dosłownie co popadnie, albo zatrzymywać się gdzieś tam na stacji benzynowej i jeść jakieś fast foody, to lepiej sobie wrzucić do torebki taki napój i zjeść coś pożywnego, dostarczyć organizmowi cennych składników, a nie jakiegoś tam fast fooda, który tak naprawdę nie dostarczy Wam nic oprócz zbędnych kalorii. Bardzo dużym plusem tych produktów jest to, że one są bez glutenu, nie mają tutaj dodatkowego cukru, są też bez laktozy, bądź wegańskie jak ta wersja i naprawdę są bardzo, bardzo smaczne. Mi, człowiekowi, który w ogóle nie lubi płynnych konsystencji, zupy krem to też nie moja bajka, te produkty naprawdę przypadły do gustu. Nie trzeba ich przechowywać w lodówce, więc na takie wyjazdy, wycieczki sprawdzą się idealnie, czy na przykład do samolotu te proszki do własnego sporządzenia sobie takiego napoju genialne. Kod rabatowy, link do strony zostawiam Wam w opisie. Ja idę na zakupy. Okazało się w zasadzie, że mam odrobinę mięsa, które zostało mi z wczorajszej prezentacji, bo kupiłam więcej. Mam jakieś mięso, które było zamrożone w zamrażarce, także zaraz sobie tą jedną część mięsa zmielę w termomiksie i chyba zrobimy jakieś po prostu szybkie spaghetti albo taką zapiekankę do piekarnika, żeby jak najszybciej. Uważacie, że zupa to nie jest obiad, że dopiero drugie danie to jest obiad, bo ja w zasadzie mam zupę i już nawet sobie zjadłam, gotowałam zupę ogórkową, ale zupa to zupa. Zupa dla mnie to taka przekąska, drugie powiedzmy takie śniadanie, coś takiego, co gdzieś tam można przekąsić, zanim zacznie się właśnie obiad. Wiem, że dla niektórych zupa jest wystarczająca, dla mnie zupa to jest taka woda, bomba witaminowa, jeśli jest tam dużo warzyw i tyle, jakoś nie jestem w stanie najeść się zupą. To samo mam, jeśli chodzi na przykład o owsianki. Ja jem owsianki, jeśli mam ochotę na coś słodkiego, jeśli po prostu mam ochotę na owsiankę, ale ja nie jestem w stanie najeść się owsianką. Ja mam taki limit, jeśli chodzi o owsiankę, że więcej nie zjem, ale w sumie nadal jestem głodna i często dobijam sobie jakimś jeszcze czymś innym w formie później już drugiego śniadania, które wjeżdża zazwyczaj wtedy szybciej niż na przykład gdybym na śniadanie zjadła szakszukę z ciecierzycą. Ostatnio w Q&A mówiłam Wam o tym, że daliśmy stelaż na gwarancję od naszego wózka i czekamy, aż przyjdzie. No i spójrzcie, minęło dosłownie parę dni i przyszła paka, dzisiaj przyjechał kurier, także wózek jest do złożenia, właściwie stelaż tylko jest do złożenia. Ja jeszcze tego nie rozpakowywałam, pewnie poczekam na Karola, on tutaj z powrotem przypnie kółka, bo kółka rozmontował, żeby po prostu w mniejszą paczkę się to zmieściło i mamy z powrotem swój wózek, także dużo, dużo kasy zaoszczędzonej. Tak, dzieci śpią. Ma. Ej, ej, ej.
pochylówka, koleżanko. Takie warkocze na przodzie tutaj. Jak hipiska wyglądasz. Co? Na nią widziałeś? Patrz, pokaż się tacie. Pokaż się tacie. Ale sobie zrobiłem. Tak jest fajnie? Nie wolisz mieć tu z boku? Tak pim pim. No pim pim takie masz, no. Dobrze. Witam się z wami rano kolejnego dnia. Właśnie szybciutko zeszłam sobie do piekarni na dół. Kupiłam sobie świeże pieczywo. Wczoraj miałam piec chleb portugalski, ale już nie miałam na to siły. Jeszcze miałam koleżankę, robiła mi brwi po południu, więc już totalnie potem wieczorem padłam i chciałam sobie odpocząć, a nie zajmować się pieczeniem chleba, więc sobie dzisiaj kupiłam chleb. I zaraz zabieram się za robienie śniadania, bo jestem już naprawdę głodna. A porządkami tutaj zajmę się naprawdę później. Dzisiaj odwrotna kolejność niż zazwyczaj. Here we stand. Na dzisiejsze śniadanie, więc pozbierałam z lodówki co miałam i coś tworzę. Tutaj grilluję sobie warzywa na grillowej patelni. Tutaj zblendowałam sobie suszone pomidory z płatkami migdałów i z awokado, żeby zrobić sobie takie pesto. Pokroiłam też mozzarellę i zrobię sobie takie grzanki przekładane właśnie tymi rzeczami. Do tego jeszcze dorzucę szpinak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jest dosłownie sprzątanie lodówki. I can't leave without you. No reason to deny that we've gotta try again, again. Can we make it to the other side while we figure out this life? You will learn how to love. Kuchnia z grubsza ogarnięta, ale naprawdę tak bardzo z grubsza. Teraz biorę sobie babeczkę w rękę. Powiem wam, że te babeczki marchewkowe są genialne. Są tak pyszne, wilgotne. Tutaj Klara wczoraj dłubała, więc nie resztę. Ale są tak pyszne, wilgotne, mięciutkie. Jezus, są to... po prostu musicie spróbować i je zrobić. W ogóle ja jestem fanem ciasta marchewkowego. Więc... ogarnęłam, pomalowałam ostatnio ciągle, któryś dzień z rzędu mam na ustach tą właśnie konturówkę, moją Col de Police i pomadkę z konturowni Sexy Flexi, tak jak wam wczoraj mówiłam. Ale chciałam wam pokazać, co sobie włączyłam dzisiaj do malowania. Dało mi takiego kopa, taką energię, a rano byłam taka zmulona. Dzisiaj dla odmiany zamiast vlogów włączyłam sobie muzykę. Ciekawe, czy znacie ten zespół. W ogóle przepiękny kadr, ujęcie... Och, normalnie rozwala mnie, powala mnie na łopatki. Włączyłam sobie Kwiat jabłoni. Ja nigdy wcześniej nie znałam tego zespołu. Poznałam kiedyś na warsztatach u Sławka Ramiana tutaj w Tarnowie, bo śpiewaliśmy ich jedną piosenkę i ta piosenka Drogi proste, Kwiat jabłoni jest naprawdę przegenialna. Jeśli nigdy nie słyszeliście, koniecznie sobie włączcie i myślę, że wasz poranek zacznie się naprawdę dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy wy też, jak idzie wiosna, idzie lato, zaczynacie stawiać na jaśniejsze kolory, w ogóle na kolory, unikacie czerni i ciemnych kolorów. I ja właśnie dzisiaj założyłam sobie białe spodnie, bardzo, bardzo je lubię, są bardzo wygodne. Także już powoli wkraczamy w klimat wiosenno-wakacyjny, czegoś bardziej kolorowego i delikatnego w szafie. Ja sobie właśnie muszę zrobić porządek w szafie w któryś dzień, bo nie dość, że tutaj się narobiło full bałaganu, to w sumie te swetry mam nadzieję, że już mi się w ogóle nie przydadzą i tutaj bardziej już taką wiosenną i letnią garderobę trzeba będzie wprowadzić. Zaplanowałam sobie na dzisiaj wyjazd do galerii, bo jak w ostatnim Q&A wam mówiłam, chcę sobie sprawdzić w biurze podróży, ile będzie kosztowała nas taka rodzinna wycieczka zorganizowana przez biuro. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze ostatnio spaliłam rękawice do piekarnika, więc chciałam sobie też je kupić. Jeszcze dam kilka rzeczy kuknąć, bo mój sześciak miał też urodziny i dostałam SMS-a od Karola, że zabrał mi kluczyki do samochodu. No
i chyba pojadę autobusem do tej galerii. Ja raczej się nie poruszam tu po Tarnowie autobusami, tylko ogólnie albo na piechotę, albo jak już gdzieś to samochodem dalej. Ale najśmieszniejsza w tym wszystkim rzecz jest taka, że właśnie umawiałam się na Instagramie z dziewczyną na brwi. Ma przyjść do mnie w przyszłym tygodniu i ona mówi: oglądałam twoje wczorajsze Q&A i jakbyś chciała, to ja pracuję w Galerii Gemini w biurze TUI, możesz podejść, ustalimy wszystkie szczegóły, pokażę ci ofertę, jaką mamy na wakacje. A ja tak, no po prostu lepiej nie mogłam po prostu trafić. Więc jadę teraz tam właśnie do tego biura. Wiem, że Darii tam nie ma, ale będą inne dziewczyny, także sobie tam po prostu wydrukuję wszystkie oferty i zobaczę, jak to wygląda. Bo naprawdę chcielibyśmy gdzieś jechać, odpocząć, zanim nam się zacznie wakacyjny młyn, bo już powoli zaczynają się makijaże, a mamy jeden weekend w maju wolny, który chcielibyśmy przeznaczyć właśnie na taki totalny, totalny odpoczynek. Dodałam z ubezpieczeniami, więc tu mam troszkę to. No to dobrze, właśnie tak chcę mieć, taką full opcję po prostu. Mhm. Więc gdybym ja, tak powiem szczerze, miała wybrać taką najfajniejszą opcję z tych 5 propozycji, ja bym tak jeszcze patrząc, uwzględniając te ceny, no bo tutaj już nam się troszkę zrobiły wyższe. No bo ten jest super, ten wygląda naprawdę. I którąkolwiek by Państwo wybrali, myślę, że każda jest. I wszystkie mają te same opcje, jeśli chodzi o bagaże, o możliwość wózka, o takie rzeczy i takie. Tak. I tutaj wszystkie mamy dokładnie na ten sam termin z tymi samymi godzinami przylotu, bo to nam wychodziło tutaj najkorzystniej. Czas wrócić do domu, zeszło mi trochę, ale tak naprawdę najwięcej zeszło mi w tych biurach podróży, żeby dokładnie wypytać o wszystkie opcje. Jeszcze nigdy z dzieciakami nie leciałam samolotem, więc dla mnie to wszystko jest po prostu takie nowe. Wszelkie zabezpieczenia od rozchorowania, od zrezygnowania z wycieczek i tak dalej. I powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo budżet mniej więcej, który sobie założyliśmy, jest spełniony nawet w ramach 5-gwiazdkowego hotelu all inclusive, więc szczerze, jestem tak napalona, że teraz tylko kwestia wybrania hotelu. Mam wydrukowane wszystkie oferty i będziemy chyba dzisiaj wybierać. No trzeba rezerwować jak najszybciej, bo do terminu zostało dosłownie 3 tygodnie. Także wakacje tuż, naprawdę. Ale mega się cieszę. Przyda nam się takie naładowanie właśnie baterii przed sezonem. Także teraz idę do domu, zostawiam torby. A to jeszcze nie koniec atrakcji dzisiejszego dnia, bo na 17 idę na zabieg. Pokażę Wam szybciutko jeszcze, co udało mi się dzisiaj kupić. Tak naprawdę nie sądziłam, że aż tyle zejdzie mi w tych ubiorach podróży i mało co chodziłam po sklepach, tylko i tak będę musiała wrócić, żeby temu mojemu chrześnikowi coś kupić i tak dalej. Ale kupiłam taką piękną, marmurową tacę. Tutaj sobie wymyśliłam, że będę trzymać moje rzeczy do makijażu czy do brwi, właśnie te dozowniki, produkty na takie różne szczoteczki i tak dalej. Podpatrzyłam świetną inspirację właśnie z użyciem tej tacy. Uruda maluje i się zakochałam w tej inspiracji i chyba sobie po prostu to odtworzę wszystko, co ona tam zrobiła, bo to wygląda po prostu przecudnie. Zainwestowałam również w wcierkę z Anwen. La Make Up Bella właśnie z polecenia swoich widzów tą wcierkę zakupiła, do tego kupiłam sobie masażer do głowy. Nie wiem, czy tego się używa, czy nie. Pani mówiła, że niekoniecznie czymś takim. Nie wiem. Spróbujemy to aplikować, spróbujemy właśnie tej wcierki. Wzięłam ogromne zapasy mojego ulubionego płynu micelarnego. Była pojemność aż 750 ml. Jeszcze w życiu takiej pojemności nie widziałam za 17 zł. Więc w Hebe promocja była no genialna. Żal było nie wziąć, a u mnie to idzie dosłownie jak woda. Zapas też płatków kosmetycznych.
No i powiem wam, nie przeszłam obojętnie obok Douglasa i wstąpiłam po tą piankę myjącą z Rituals. Tamta pianka z Isany w ogóle do niczego się nie nadaje. Naprawdę, to jest takie moja ocena 0 na 10. W ogóle jakby nie pozostawia żadnego zapachu, zmywa się szybko z ciała. Tęskniłam za tym, naprawdę za tym tęskniłam i bardzo się cieszę, że sobie to kupiłam. I przy okazji też na promocji właśnie był format podróżny tego płynu micelarnego, więc w sumie skoro szykują się wakacje, to taki płyn micelarny również się przyda. Tyle z zakupów, także niedużo, ale najbardziej to się cieszę z tego, że będą wakacje. Ja teraz oglądam taki etap, że nic nie chcę kupować, tylko po prostu chcę jechać na wakacje. Oszczędziłabym każde pieniądze, przecież mówiłam wam o suszarce do ubrań, mówiłam wam o odkurzaczu, o czymś do mycia podłogi. Jakoś sobie radzę, jakoś żyję, w miarę jest posprzątane. A wakacji i wspomnień nikt mi nie zabierze, odpoczynku też nie, więc teraz chyba na to po prostu chcę przeznaczyć pieniądze. A nawiązując do tego, co wam mówiłam, że idę na zabieg. Już rok temu dostałam na urodziny bon do piwnicy spa tutaj w Tarnowie na masaż kamieniami. I wtedy te masaże, no, szły coraz cieplejsze dni. Ja wtedy bardzo potrzebowałam tych masaży, ale szły coraz cieplejsze dni i stwierdziłam, masaż kamieniami, no niekoniecznie. Potem przyszła zima i jakoś tak w ogóle o tym sobie zapomniałam, żeby tam iść. I ostatnio w ogóle przypomniałam sobie o tym bonie i okazało się, że dosłownie mam 2 tygodnie na jego wykorzystanie, więc nie mogłam nawet iść na masaż, bo już pani nie myło. Zresztą na razie nie mogę żadnych masaży, więc pani mi wybrała, że zmieścimy się w czasie na konsultację z kosmetologiem, więc zaraz sobie zmywam makijaż i idę na zabiegi na twarz. Zobaczymy, co pani kosmetolog mi dobierze. Także fajnie, bo dzisiaj takie popołudnie będzie jeszcze dla mnie. Właśnie coś mi się tutaj nie zgadzało, bo to nie wszystko, co kupiłam, no przecież nie mogłabym się obejść bez Contigo i przejścia po tamtym sklepie. Kusiło mnie dużo rzeczy z Glam Shopu, ale wzięłam tylko ten upiększacz, właśnie ten taki delikatny podkład z Glam Shopu w odcieniu naturalny 1. Jedna z was mi go mega polecała, nawet wysyłała zdjęcie, jak wygląda w tym podkładzie i byłam zakochana, a na lato takie turbo coś lekkiego mi się bardzo, bardzo przyda. Wzięłam sobie 2 pędzelki z Contigo, takie skośnie ścięte. Właśnie one świetnie nadają się do pracy przy brwiach, czy na przykład do malowania kresek. I powiem wam, tak już wiem, że trzeci raz pokazuję ten produkt dzisiaj, ale to jest tak dobre, że to normalnie z przyjemnością dzisiaj wypiłam. Prawie zdękowałam to dzisiaj całe. Ten czekoladowy smak jest po prostu kosmicznie dobry. Jestem naprawdę w szoku, jakie to jest pyszne. Mamo! Cześć! Mamo! Proszę? Podoba mi się ta śniadanie! Ta ci się podoba? Ale jakby to nazywa się... co? One kolorowe, tu specjalny brodzik dla dzieci jest taki, wiesz? Najważniejsze tylko sobie wziąć zaproszenie. Jak idę do pani doktor? Nie do pani doktor, idę do piwnicy spa. Zobacz, mam takie piękne zaproszenie. Dostałam taki bon na urodziny. Wiesz, i mamusia idzie teraz. Na urodziny? No, na urodziny, w tamtym roku jeszcze. I lost my ways, no words to say. You're on my mind, and time flies by. I'm cutting down the wires, I'm feeling kinda tired. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my... Dzisiejszy spa zaliczony, miałam robioną oksybrazję, taka delikatniejsza wersja mikrobrazji. Do jakiejś maski, masaży, masaż dłoni, który był tak po prostu rewelacyjny. Także teraz wypoczęta, zrelaksowana. Wracam do domu. You know it's true, I keep thinking about you.